imieniu całego klubu, naszej organizacji klubu i gdzieś tam wszystkich zawodników chcieliśmy Ci wręczyć takie nasze gadżety klubowe. Mam nadzieję, że będziesz o nas pamiętał i gdzieś na przyszłości, jak pojedziesz na mecz na przykład do Turynu, no to może możesz sobie zawiesić na szyję tutaj dla Ciebie. Koszuleczka kibicowska, nierozpakowana nówka od naszych kibiców. Dziękuję Wam bardzo. Tu wiemy, że zostaniesz ojcem. Mamy też taki gadżet, mały, więc proszę na przyszłość. A teraz woda, ale sama mówić coś woda. Co się mówi? Mówicie? Przeczytaliśmy w przeglądzie sportowym wywiad swoją narzeczoną i podobno tak się tam gdzieś w Reha Sporcie od wody, ale sobie jakieś zaczynało. Tak zaczęło, tak? No to tak sobie wstrzymał. No to zaczęły w sumie, dziękuję bardzo. Witamy wszystkich serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest Karol Ninety, reprezentant Polski, piłkarz Sampdorii Genua, były piłkarz Lecha Poznań. Karol, witamy serdecznie na Czerwę. Witam. Nasz gość zgodził się odpowiedzieć na kilka pytań specjalnie dla Was, dla naszych kibiców. Jeśli mogę wtrącić, to zostałem wyczony przez Julka. Ja może zacznę od tego w ogóle, Karol, co tutaj Cię do nas sprowadza, jak Ci się tutaj podoba nasza atmosfera, uczestniczyłeś też tutaj w naszym treningu w Wielce. Co na ten temat powiesz? To tak, Julek Drobin mnie tutaj sprowadza. Zaprzyjaźniliśmy się, mamy kontakt, zaprosiłem tutaj, więc z chęcią tutaj przyjechałem. Miałem trochę czasu, żeby tutaj przyjechać. Bardzo mi spędziłem ten czas. Czymś mnie poczęstował, takim czymś mocniejszym, ale to nie mogłem do końca wypić, więc odmówiłem na razie, bo trzeba trzymać formę. No, Kierce, no fajnie, dużo śmiechu, do zabawy, ale też poziom jakiś też trzeba trzymać, więc na dobrym poziomie, ale na rzecz jest zabawa. Okej, okay, teraz chciałbym wrócić trochę do Twoich lat młodzieńczych, zapytać, jako piłkarz zaczynałeś w miejscowym swoim klubie w mieście w Sokole na Masławek. Chciałem zapytać, co najbardziej utkwiło Ci w pamięci, ponieważ jest to zespół, który gra na podobnym poziomie rozgrywkowym jak nasz GKS w Lidze Okręgowej. Co, czy atmosfera w klubie, jak wyglądała organizacja, co takiego Ci utkwiło najbardziej właśnie z na Masławek? Z tego zupełnie jak byłem mały, to zawsze każdy ze swoją ligą przyjeżdżał, bo tam też był dużo biegów do dyspozycji, zawsze gdzieś tam mogliśmy sobie napompować. Jak w seniorskiej drużynie było, to nie wiem, bo nigdy nie byłem, tylko zawsze... Ale kibicowałeś pewnie? No jak mogłem, to jeździłem, no znaczy zawsze trochę później, tam 15 minut później przyjeżdżałem, więc trzeba było płacić za wejście na mecz, więc tam gdzieś tam opiek się chodziło. Czyli atmosferę taką tych tak, zniższych lig poznałeś też? Tak, poznałem najbardziej. Zawsze było bardziej to, że myślę, że jedno kółko się robiło i piłka się rzucało i cały czas gierka, bo na to się opierało, bo czasem też strzelecki mieliśmy. Potem jak się piłkę nie trafiło, no to gdzieś tam też pola było dookoła, więc trzeba było się nie szukać. Ale bardzo mi wspominam ten czas, no bo też dużo znajomych się spotkało, do niektórych do teraz mam kontakt i jest naprawdę super. Okej, w naszym klubie gra tutaj około 70 dzieci. Chciałbym zapytać, jak w wieku właśnie tak 12, 13, 14, gdzie już też grałeś już w Lechu Poznań, juniora. Co było takiego wyjątkowego, co Ty robiłeś, żeby być lepszym od swoich rówieśników, od przeciwników? Co takiego specjalnego robiłeś? Czy może to był bardziej jakiś proces? Znaczy nie, po prostu cieszyłem się grą, bawiłem się tą piłką, nie ma co za dużo sobie bijać do głowy, nie wiem, jakieś rzeczy, po prostu pożyć z tego dnia, trenować, bawić się, zawsze skończyć nawet, mieliśmy treningi rano, później szkoła. Ja mieszkałem internacznie, no zawsze po szkole, gdy mieliśmy chwilę czasu, gdzie tam się wychowawczyni z internetu spuszczało, no to zawsze szliśmy na tą piłkę, żeby jeszcze dalej grać. No, czasem ten nadal stało się opierdzić, że za dużo, ale my tak zawsze kochaliśmy tak grać piłkę, zawsze chodziliśmy, jak nie możliśmy, to zawsze było gdzieś tam z tyłu trochę miejsca, żeby pograć takie tak zwane kwadraty, żeby były takie betonowe jakby pola, jak nie kafelki, takie duże betonowe i każdy miał swój kadek, ileś tam żyć, no i graliśmy, że jeden poziom mógł być i po prostu no, też jakiś ten sposób technikę trenowało, zawsze gdzieś tam z piłką. W internacie też różne zawody zapasnicze sobie robiliśmy, więc na pewno dużo tej zawodu. Byłeś po postawie też, że byłeś faworytem na pewno w zapasach. Bo uwierz mi, że nie, byli silniejsi ode mnie, zawsze próbowałem niektórym dorównać. Taki jeden ciotka serdecznie, którego pozdrawiam. Teraz mamy kontakt, tak, Janek Zając i Przemek, z którymi cały czas nawet też widzieliśmy w Poznaniu, bo mogliśmy wszyscy razem się spotkać, te drogi nasze się potoczyły wszystkim. Ale mamy ten kontakt, jest naprawdę super, bo wiadomo, no już znamy się 10 lat praktycznie i tak naprawdę to jest taka przyjaźń już do końca życia, który też się pozdrawiam, zawsze Adrian Ciarka to zawsze był taki najmocniejszy, najbardziej rośnięty, najbardziej silniejszy, że do teraz to zostało, bo nadal jest taki dość zbudowany.
ale bardzo miło, taka szkoła życia ten internat, bo ty wyjeżdżasz tak naprawdę daleko od rodziny. Musieliśmy liczyć na siebie, tak naprawdę życie się teraz. Przejdę do dzisiejszego dnia. Uczestniczyłeś tutaj w gierce z naszymi zawodnikami. Już wspominałeś, że poziom nie był najgorszy. Rozumiem, że dużo od treningów, od poziomu w Genui się nie różni. Tak. Też nawet wyższy był ten poziom. Znaczy, to trochę inaczej, no, to jest po prostu więcej zabawy. Znaczy, tutaj jest więcej zabawy, żeby się pośmiać, pobawić. A w Genui po prostu no, taktyka jest. No, każdy wie, jak ma się poruszać, defensywnie, ofensywnie, jako cała drużyna. Po prostu chodzi, dzisiaj Jurek dostał dwie dziury, to od razu chciał tam nogi łamać, ale okej. Okay. Właśnie chciałem, sam już wyrażenie jedną osobę, chciałem zapytać, ale kto nie, ci się nie. najbardziej rzucił na boisku w oczy i dlaczego to dałeś do znaczy, no bo widziałem, że miał w innej koszulce tak chyba Juventusu i nagle jedna drużyna zaczęła wygrać, to zmienił barwę od razu na to, które wygrywała, a następnie na kolejne taki wiesz, że zmieniał je bardzo szybko, tak aż się zdziwiłem, mówię, taka postać, a tak szybko zmienia te koszulki. Ale też bardzo mi zwrócił uwagę Julek, właśnie, który mnie tutaj zaprosił, takie niekonwencjonalne zagrania piętą, gdzieś tam chciał strzelać, to raz zagrywał, raz ładnie, nie wiem czy to było zamierzone, ale nie trafił piłkę, że aż przetoczył ją, podeszło mi do pustej bramki włożył, więc naprawdę to super wyglądało. Okej, Karol, dziękujemy bardzo Karolowi, że poświęciłeś dla nas ten swój niezwykle cenny czas. Dziękujemy, no i zbliża się nowy sezon, życzymy ci wszystkiego dobrego, zarówno w reprezentacji, jak i w klubie. No i oczywiście w życiu rodzinnym, najbliższymi również wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.